Mnie, ojcu, to mówisz? Nie, spokojnie. A kim ty jesteś Bogiem? Nie. Też masz swoje grzechy, uznaj to. I że przed takim małym, i przed takim małym, przez niego Bóg przemawia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. Nauczał ich w synagodze i powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. Ciekawa rzecz. Jaki to ma związek z nami? Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. Kościół jest tym miejscem Jezusa. Stanowimy Jego rodzinę. On do nas przychodzi. To jest jedna rzecz, bo od razu możemy pomyśleć, no tak, księdza trzeba słuchać. Jeżeli pomyślimy o naszym patronie, Janie Pawle II, tak, to był prorok i rzeczywiście, jak żeśmy go słuchali, z uwagą i z powagą, nie lekceważąc, przynajmniej nam się tak wydawało, bo potem życie pokazywało, że to różnie bywa z tym słuchaniem. Ale teraz spójrzmy na to inaczej. Jeszcze bardziej przez pryzmat tego, w swoim domu może być prorok lekceważony, mówi Jezus. W twoim domu. Prorok w moim domu, możesz się zapytać? Tak. Zastanówmy się najpierw, co to znaczy, że Bóg posyła ci proroka. Prorok jest kimś, właśnie po pierwsze, posłanym przez Boga, danym ci przez Boga. I tu już może ci się zapala jakieś żółte światełko, bo wiesz dobrze, jeżeli masz rodzinę, żonę, męża, że ta druga osoba została ci dana przez Boga. Dla wierzących to tak jest. To nie jest, że ja sobie wybrałem, nie? Że żeśmy się dobrali. Nie, to Pan Bóg przewidział. Rozpoznaliśmy to jako wolę Bożą, jako pewien dar powołania. I rzeczywiście mąż i żona są dani dla uświęcenia się wzajemnego. Żeby oboje się zbawili. Po drodze, jak Pan Bóg da, też urodzili i wychowali dzieci, ale główny cel jest właśnie ten, który ma prorok. Jest ktoś posłany, kto naprowadza na drogę Bożą, koryguje jak trzeba, tu mąż i żona jak najbardziej mają to zadanie. Mówi słowo prawdy, jak najbardziej to w domu katolickim, w rodzinie chrześcijańskiej powinno być. Choćby nieraz prawda była trudna do przyjęcia, bo jest co korygować, bo upokarza, że ktoś drugi mnie poucza. Jasne, że tak. Ale to dla twojego zbawienia. Ja mam swoich ludzi, którzy mnie korygują i upokarzają, ale to dla mojego zbawienia. I nie tylko współmałżonek. Dzieci też z wiarą przyjęte są traktowane jako dar Boga. Nie, że zrobiliśmy dzieci, czy zrobili sobie dzieci, jak niektórzy mówią. Nie tak patrzy się z wiarą na to. I jako dar Boga te małe istotki posłane przez Boga, mówi jeden psalm, ustami dzieci i niemowląt Bóg ogłasza swoją chwałę. Ten psalm 8 wyraża też tę mądrość, że niejeden rodzic zauważył, że to małe dziecko powie coś takiego, co
naprowadzi, co jest od Boga. Nawet kiedyś moja mama mi wspominała, ja jako małe dziecko jej się zapytałem, dlaczego nie przystępuję do Komunii Świętej. To pewnie był okres, kiedy ja byłem posyłany do pierwszej komunii, potem do następnych. A ona jeszcze, jak kobieta starej daty, była tak nauczona, że nie jest tak godna, żeby ciągle chodzić, że chodziło się od Wielkiego Święta. Ale to pytanie, stałem się dla niej w jakiś sposób prorokiem, bo pobudziłem ją do tego, by ją wprowadzić na drogę Bożą do częstszego przystępowania do Komunii Świętej. Zaczęła myśleć na ten temat. Dzieci też mają ten dar od Boga, to natchnienie, nie jeden raz, by w Twoim domu Ciebie ukierunkować po myśli Bożej. Jest kwestia wiary. Kto żyje z nastawieniem na to, że Bóg przemawia, bo mnie kocha, ja jestem Jego dzieckiem, no to będzie nastawiał uszu na to, gdzie, przez kogo, w jaki sposób, co Bóg chce mi powiedzieć. I wtedy tych proroków znajdziemy i będą do nas przemawiać. I nie będziemy jak ci, którzy błądzą i są zdani na pastwę, czy własnego grzechu, pychy, który chce nas, szatan przez to chce nas sprowadzić na manowce, czy innych rzeczy, nie? Są ludzie, którzy nie mają przewodnika, nie mają światła, nie mają tego konkretnych wskazań w życiu, bo nie mają wiary, że Bóg ich kocha, że ich prowadzi. Dla nas wierzących właśnie w domu naszym mamy proroków, tych, którzy są dla naszego zbawienia posłani, by nam prawdę powiedzieć. I od nas się wymaga tylko tego, byśmy pokornie to uznawali. Byśmy się nie czuli urażeni w ambicji. Mnie, ojcu, to mówisz? Nie, spokojnie. A kim ty jesteś? Bogiem? Nie. Też masz swoje grzechy, uznaj to. I że przed takim małym, przez niego Bóg przemawia. I wtedy ty stajesz się mały. I Jezus powiedział, tylko maluczcy, kto się nie stanie jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Cudownie jest mieć tę wiarę, tak żyć. Chrystus do ciebie przychodzi, do ciebie przemawia, bo cię kocha, chce twojego zbawienia.